Sesje budżetowe w naszym regionie zazwyczaj łączą się z dużymi emocjami. Inaczej było w przypadku powiatu pilskiego. Dyskusja nie trwała długo. Rekordowy, jak podkreślają władze powiatu, budżet udało się uchwalić stosunkowo szybko. Budżet na rok 2020 jest przede wszystkim inwestycyjny. Rekordowa kwota, ponad 25 milionów złotych, przeznaczamy na inwestycje. To ponad 16 milionów więcej niż rok temu. I no jeszcze w dziejach powiatu nigdy tyle nie przeznaczaliśmy na inwestycje. Te to m.in. hala liceum przy ulicy Wincentego Pola, stadion przy Okrzei, kino Iskra czy termomodernizacja budynku starostwa. Podczas obrad radni opozycji zarzucali władzom powiatu m.in. faworyzowanie inwestycji w Pile oraz zbyt dużą rozrzutność i powiększanie zadłużenia, także w kontekście wieloletniej prognozy finansowej. Żałujemy, że mimo tak odległego horyzontu planowania zadłużenia i olbrzymiej kwoty już przecież planowanych 16 milionów na ponad 12,5 miliona, planowane są przecież obligacje, które zarząd planuje wyemitować, które następne pokolenia przecież będą spłacać, nie ta ekipa. Władze powiatu odbijają piłeczkę. Według nich, jeżeli pieniądze pochodzące z obligacji są przeznaczane na inwestycje, a nie na bieżące działania, nie są problemem. Nie uważam, że to jest zagrożenie. Obligacje dzisiaj samorządy mają niemal wszystkie. Jest to dobra forma finansowania inwestycji. Jeżeli zadłużamy czy to gminę, czy to powiat na potrzeby inwestycji, które mają służyć społeczeństwu, nie widzę w tym nic złego. W czasie sesji poruszono także temat oddziału onkologii w pilskim szpitalu. W budżecie na przyszły rok przeznaczono na ten cel 2 miliony złotych. Kolejne 2 mają pochodzić z finansów samorządu województwa. Jednak czy te pieniądze wystarczą na otwarcie oddziału, na razie nie wiadomo.